17 października 2022. Jadę autobusem. Po drodze dosiada się Lena. Gdy osiągamy wysokość przystanku autobusowego, wysiadamy. A dookoła nas mnóstwo równo przystrzyżonej trawy. Rozmawiamy ze spotkanymi przy niewielkim stawie Leny koleżankami ze szkoły. Zbiornik wodny po prawej stronie. Okazuje się bardzo płytki, gdy jedna z dziewczyn wjeżdża tam rowerem i tak go tam zostawia z wystającą kierownicą. Ku mojemu zdziwieniu. Lena i ja mamy jakiś cel. Biblioteka lub sklep. Jestem ładnie ubrana, lecz w pewnym momencie zauważam, że mam ręce do niemalże łokci wysmarowane jedzeniem, czekoladą lub wędzoną rybą. Staram się to usunąć, po trosze konsumując. Moją uwagę zwraca witryna małych rozmiarów. Trzy duże biżuteryjne broszki w srebrze są w jej wnętrzu. Piękna, srebrna, gładka ważka z trzema oczkami kryształowych kamieni. Myślę, że przedmioty są od Marii i wtedy widzę, że jest też i druga ważka. Umawiam się z mężczyzną, że jesteśmy w bliższej relacji. Przychodzi do mnie inny mężczyzna i chce także być blisko mnie. Orientuję się, że byłoby sprawiedliwie zobaczyć najpierw, co wydarzy się w tej pierwszej już nawiązanej relacji. Szybkim krokiem idę w kierunku zebranych kobiet. Widzę siebie z góry. Jestem ubrana w długą zieloną bluzę z kapturem. Odczuwam dyskomfort, że owe kobiety mogą oceniać moje stosunki z mężczyznami. Idziemy obok siebie. Ja i ten wybrany mężczyzna. Widzę jego kruczoczarne włosy i poruszające się delikatnie usta. Spuszczam wzrok, słuchając jego słów i myślę, czy lubię jego usta.